Albo ktoś mnie popiera w 100%, albo jest hejterem. Każdej osoby to się odzywa. Co wy to rozumiecie? Musicie zgadzać się z nią w 100%. Nie możecie nigdy, absolutnie nigdy jej powiedzieć, że coś robi źle, bo w przeciwnym razie jesteście złymi hejterami. O ja pierdolę, jaka faza, kurwa. Ostatnio to dostały wyciszenia i nie dostali bany. Chyba nie... I wy naprawdę po tym, co ona teraz powiedziała, dalej chcecie ją wspierać? Ona nie przyjmuje do siebie jakiejkolwiek krytyki. Nie mam żadnych złudzeń. Wydawało mi się, że ja powiedziałam, co czuję. Skoro dalej inni uważają inaczej, no to są hejterami, to jest oczywiste. Aha, czyli gdy ktoś uważa, że robi źle, to ta osoba jest hejterem. Ach. Tak, gdyby to tylko było takie proste. Różnica zdania nie oznacza hejtu. Różnice zdania na temat pogody, polityki, zoo. Która umieszcza w internecie wpisy wojny w Ukrainie, ale na pewno nie kogoś i nie zamieszczając przy tym żadnej rzeczowej krytyki. Przykładem hejtera jest Elżbieta Kalwin. Ban. Dalej, bo ona jest posrana, nie? Ona jest posrana i ona w tym momencie pokazuje swoim ludziom, jak jest posrana, a oni co dalej będą ją wspierać, dalej będą ją bronić po tym, co ona teraz odpierdoliła tutaj? Nie, ja się będę wyłączać, chciałam powiedzieć tylko taką rzecz, że nawet się do mnie nie odzywa od kilku dni, chleję sobie piwo, ma wszystko w dupie, więc chciałam... Jakaś ty biedna! ...ładować swoją złość tutaj. Nie chciałam tutaj wchodzić, mnie po prostu ściągnięto. No i tyle, no. Zrozumiałe. Przestań słuchać. Po prostu musiałaś się wygadać. Przestań słuchać hejterów. Właśnie, Elon, proszę cię, zajrzyj do mnie na priwa, bo ci wysłałam takiego gifa i ci się spodoba. Ja pierdolę, jakie te dziewczyny są zjebane. Kurwa. Moja głowa biedna. Na pewno. Na przedpokoju też wysłałam. A mogę sobie zagrać ją mocno te dane, ale kurde, no filmy jednak o Elce dają ostatnio sporo wyświetleń. Również subskrypcje przybywają, więc no ten tego, no. No tak trochę kusi, nie? Jednak tak trochę kusi. No ale też wiadomo, no. Mogę skomentować to, co ona pierdoli w tym momencie. Mam, ale no, nie wiem, czy ktokolwiek zwrócił uwagę. To jest gif animowany, więc... Halo, halo? Po prostu ja uważam, że wyglądam naprawdę bardzo dobrze. I każda bezczelna osoba, która... Tak, w takim razie rozpierdala mnie ten jednorożec po prawej właśnie. Tutaj obraz taki czarny, taki sary, a po prawej jest sobie różowy jednorożec. Nie mam pytań. Doli, że powinnam o siebie zadbać, to na mnie jest po prostu hejter. I właśnie ze względu na taki akcie ja nie chcę mieć dziewczyny. Dlatego, że ja jestem zadbana. Wszystko mam tak zrobione, jak chcę, żeby wyglądało. A jak ktoś pierdoli, że to wygląda źle, to chciałabym zobaczyć, jak wygląda w ogóle ta osoba. Na pewno wygląda lepiej od ciebie. Ja idę ulicą i oglądają się za mną ludzie na ulicy. Jestem w sklepie, oglądają się za mną ludzie w sklepie. W snach chyba twoich. A potem przychodzę do domu, włączam internet i mi jakaś pizda mówi, że ja źle wyglądam. Tak, za tobą się ludzie oglądają. O kurwa, ja pierdolę. Prędzej ja poznam taką fajną dziewczynę jak Lina z Rorek na serio, niż za tobą się będą oglądać ludzie, ty piaro. Nikt ci tak dzisiaj nie powiedział. Przecież ja mam lustro, fotografuję się, filmuję. Ludzie się za mną oglądają na ulicy, no i... a jakieś mędy mi mówią, że ja wyglądam jak śmieć. To skoro wiesz, że jest inaczej, po co się tym przejmujesz, Elu? No właśnie. Dlatego, że tak jak się do mnie przypierdalają, jeśli chodzi o wygląd, tak samo jak się do mnie przypierdalają, jaką jestem mamą, tak samo się do mnie przypierdalają, jakim jestem przedsiębiorcą, youtuberką i... Wiesz, może gdybyś nie pokazywała tych cech na YouTubie, to nikt by się do tego nie wspierdalał. Tak dalej. Bo skoro neguję wygląd, który jest naprawdę bardzo dobry w porównaniu z innymi ludźmi... Ta, kurwa, ty piaro, moja matka wygląda milion razy lepiej od ciebie, a jest w twoim wieku. No to reszta jest takim samym bezczelnym kłamstwem. Tak, kłamstwem, no. Tak mówi każda dziewczyna, która jest brzydka i nie potrafi przyjąć tego do wiadomości. Ja nie mam nic zwracania do uwagi, halucynacji, ani wykrzywionego lustra. Wiem, jak kurwa wyglądam. Nie mam... no jak gówno. Nie potrzebowałam ich nigdy powiększać w drodze operacji plastycznych. Wiem, jakie mam oczy, wiem, jaką mam twarz, mam ładną, inteligentną twarz, regularne rysy twarzy, mam proporcjonalne ciało. Ładną, inteligentną twarz.
Kurwa. Jak tak wygląda inteligentna twarz, to ja chyba tak nie chcę mieć w ogóle dziewczyny, bo no, mam tutaj wybierać między dziewczyną brzydką i mądrą, albo głupią i ładną, to ja wolę nie wybierać wcale. Ładne włosy. Po prostu czego mi kurwa brakuje? Ogona? Tak, ogona kurwa ci brakuje. Ja pierdolę. Kudrzykiem mi zostać. Chyba i te pony. Mózgu. O, pięknie! Pięknie! Już mam za chwilę Elka się obudzę. O, on mógł powiedzieć, że mi brakuje mózgu. Dobrze, koleś powiedział. Oczywiście zaraz za chwilę dziewczyki Elikawi się też wkurwią na tego typa, bo to jest już do przewidzenia. Będą mi jakieś po prostu cipy pierdoli cały czas, że ja źle wyglądam. Ja nie potrzebuję nic ze sobą robić. Bo wyglądasz źle. Ja w ogóle nie używam biżuterii, nie noszę kolczyków, nie mam tatuaży, nie potrzebuję nic ze sobą robić. Mam po prostu... Nawet lepiej, bo tatuaże tak średnio wyglądają u dziewczyn, kolczyki nie wspadam. Biżuteria w sumie spoko nawet. Z tatuażami... Nie no, w sumie tak, no. Z tatuażami to nawet ona wyglądałaby jeszcze gorzej, bo... Kurwa, nie pasują do niej tatuaże. I z kolczykami też by jeszcze gorzej wyglądała. By powstała taka... Znaczy nie, na chwilę, no już nawet na mnie jest ładniejsza. Oteli Gavin. Taką urodę, że ja nie potrzebuję ze sobą nic robić. Ja się mogę rozczochrać, nie pomalować, ubrać się w jakąś szmatę i będę fajnie wyglądała, no. Ale to nie chodzi w ogóle o sam wygląd, tylko chodzi o wszystko. O głos, co robisz, co mówisz, jak się zachowujesz, co sobą reprezentujesz, to się wszystko składa na całą urodę twoją. Tak, owszem. Sęk w tym... Sęk tkwi w tym, że ty nie reprezentujesz jakiejkolwiek cechy dobrze. To jest jak taka Alice The Last of Us 2, która jest zjebana również pod względem charakteru. Tak samo Max z Life is Strange. No ale tam oczywiście dziewczynki będą twierdziły, że nie, to są fajne postacie, że one są fajne z charakteru. Nie, nie są. Jak lubicie toksyczne osoby, to nie pozdrawiam. Ja się wcale nie potrzebuję odpicować w żaden sposób. Nie ma w ogóle żadnej takiej potrzeby. Takie po prostu lalunie ze wsi. Którym się wydaje, że one muszą Lalunie. Sobie dokleić paznokcie, muszą sobie dokleić brwi, muszą sobie zrobić tatuaże, muszą sobie przyczynić coś w usta, muszą sobie dotypić jakieś sztuczne kudły, muszą się obwiesić jak choinki, muszą sobie po prostu włożyć... A może, głupia pizdo chłopcęca, one to robią dlatego, bo jest dla nich przyjemne, bo lubią to robić, bo lubią sobie pomalować paznokcie, bo lubią się ładnie ubierać, bo lubią się ładnie czuć ze sobą, lubią ładnie wyglądać, bo lubią to. Ubierają się w sukienki, w spilki, bo lubią się tak ubierać. No, ale nie pomyślałem o tym oczywiście, to jest kurwa nasada Gryfcowa, ja pierdolę. Gryfcowa 2.0, która się będzie spierdalać. To dziewczyny ładnie wygląda, kurwa mać. Przynajmniej ta dziewczyna ładnie wygląda i fajnie się na nią patrzy. Ona ciebie w ogóle się nie da patrzeć, bo to jest brzydka. Jakieś kolorowe kiecki, jakieś buty na obcasach, jakąś torebkę, kurde, za parę tysięcy, psa na złoty łańcuch. No tak, bo lubią się tak ubierać, durna pizdo chłopcęca, kurwa mać. Ja pierdolę, jestem sama nosić sukienki obcasy, więc kim ty jesteś, kurwa, żeby takie dziewczyny oceniać? A nawet gdyby się tak nie ubiera, to w dalszym ciągu nie ma sprawy oceniać kogoś na podstawie wyglądu. My ciebie nie oceniamy na podstawie wyglądu, tutaj widzę sobie twój wygląd, skomentujemy, ale przede wszystkim my ciebie oceniamy na podstawie tego, co ty robisz. My ciebie oceniamy na podstawie charakteru, na podstawie tego, jak wychowujesz córkę. Ty durna idiotko. Słuchu, jakiś jeszcze do tego wypasiony najlepiej samochód, to im się wydaje, że im to jest potrzebne, bo ja tego nie potrzebuję, ja nie potrzebuję nic. Im się wydaje, że jest to potrzebne. Ja pierdolę, to jest po prostu pierdolenie Gryfcowej do Asi, że ona wcale się nie ubiera ładnie dlatego, bo sama tego chce, tylko ubiera się tak dlatego, bo kanon piękna jej każe. Pierdolenie, kurwa, nie dociera do tych pizd jebanych chłopcentek, że są dziewczyny, które się ubierają ładnie dlatego, bo chcą się tak ubierać, bo taki jest ich gust, taki jest ich styl, lubią ładnie wyglądać, lubią ładnie się ubierać, nie dociera to do was. Głupie chłopcyce, durne zjebane chłopcyce. Do mnie to jest taka straszna wiara. Już widzę teraz, jak się znowu będą do mnie ludzie spierdalać o wady wymowy. To ja wam coś powiem. Ja się staram mówić najdokładniej jak się da. Do logopedy nie pójdę, bo mieszkam w innym kraju i tutaj nie dam rady sobie załatwić wizyty u logopedy, który mi pomoże z moją wymową polską, to po pierwsze. A po drugie, ja mówię trzema językami, więc no kurwa... Oczywiste jest to, że osoba, która mówi trzema językami, nie będzie perfekcyjnie mówić jednym językiem. Niektórzy myślę to zrozumieją, a przydupasu od Karonera, którzy spamią mi jest tam
Syplenie to tego nigdy nie zrozumieją, bo oni mają ból dupy do mnie nie dlatego, bo syplenie tak naprawdę, tylko mają ból dupy do mnie dlatego, bo już nie broni ich pajaca. To dlatego mają do mnie ból dupy, bo już uważam za ich pajaca jest debilem, jest skurwielem, jest śmieciem. Ja po prostu zrozumiałem, że Karol jest pojebany, a to, że do nich to dalej nie dociera, to jest już ich wina. Jocha, jak ktoś jest obwieszony, wypacykowany i zrobiony, brzydzę się tym. A ja się kurwa z kolei brzydzę chłopcami, brzydzę się kurwa z jebanymi dziewczkami, które wyglądają jak Ellie z The Last of Us 2, brzydzę się wami. Brzydzę, po prostu się takimi osobami brzydzę, takimi dziewczynami się brzydzę. Kobiety z miasta nie potrzebują czegoś takiego, to takie wieśniaczki, przepraszam, że tak mówię, nie? Takie wieśniary, co przychodzą do miasta, to się muszą tak odpicować, odstawić. Kurwa, taka kobieta jak ja z inteligenckiej rodziny urodzona w dużym mieście nie potrzebuje żadnych sztucznych pazurów, ani po prostu wymalowanej mordy, no. Mhm, tak, jasne, kurwa, ty jesteś tak piękna, jak... Kurwa, że nawet Alice teraz zobaczyła, jest ładniejsza od niej, ja pierdolę. Ani w ogóle nie muszę mieć żadnych włosów ułożonych, ani nic nie potrzebuję. No i żadnych nie potrzebuję modnych ubrań, ani w ogóle nic mi nie jest potrzebne. Ja nie jestem choinką, nie muszę się obwieszać, bo ja mam inne talenty, jakieś wewnętrzne. Jak mnie wkurwia taki tok myślenia tych zjebanych kurwa chłopczyc. Tak naprawdę jesteś zakompleksione, zazdrościcie tym dziewczynom, które się ładnie ubierają od was, które lepiej wyglądają od was i tak pierdolicie, że one to są zjebane, bo one to kurwa się tak stroją ciągle, bo się chcą dostosować do jakiegoś kanonu piękna, które sobie same wymyśliłyście. Pierdolicie tak dlatego, bo tak naprawdę jesteście zakompleksione i zazdrościcie im tego, że wyglądają lepiej od was. Nie taka jest prawda o chłopczycach kurwa zjebanych. Nie o wszystkich, ale większość chłopców jest toksyczna i zjebana, tyle w temacie ode mnie. Jak ktoś jebać chłopca. Nic ze sobą nie reprezentuje, to się musi obwiesić. Musi z siebie zrobić choinkę, ja nie potrzebuję. Mhm, ta, jasne, kurwa. A coś ci powiem, Ela, brzydka dziewczyna jest głupia. I ty jesteś tego idealnym składem, jesteś brzydka i głupia. Ja przyłażył do mnie te mędy różne, policja, opieka społeczna. Ja... No, mędy, kurwa! Ty się doigrasz, wiesz? To jest sobie ta sprawa z tego, że się doigrasz? Za to, że w taki sposób się o nich wyrażasz? Otwieram im drzwi na bosaka, w majtkach, pod koszulką nieuczesana. I tak się na mnie gapią, wywalają jęzory. I... ja pierdolę, kasta, normalny człowiek by się dziwnie gapił na osobę, która w taki sposób otwiera mu drzwi! O, kurwa! Ja jej, jak ona jest zjebana. To jest kurwa krwisowa, która, że tak powiem, ma ból dupy do ludzi, którzy się wspierdają o jej zachowanie, które jest toksyczne. Po prostu Ella Gavin chce być bezkarna, chce się móc zachowywać jak chce i nikt absolutnie nie ma prawa jej za to oceniać. No i tak samo zjebane podejście ma krwisowa właśnie. Chcę się nadziwić, jaka jestem. Nie mam żadnych kompleksów, że przychodzą te mędy. Nie mam żadnych kompleksów, tak powiedziała jedna zakompleksiona dziewczyna. Zona nie ma kompleksów. Tak, jasne. Ufryzowane, odpicowane w garniturkach i szpilkach, a ja sobie chodzę po domach byle czym i tak się czuję lepsza i ładniejsza od nich. Mhm, coś nie widać. I oni o tym wiedzą. I oni o tym wiedzą, no raczej nie wiedzą. Raczej myślą, że masz kompleksy i to jest prawda, ty masz kompleksy. Debilko. Jak ktoś jest inteligentny, to nie potrzebuje, żeby druga osoba była odpisowana. Mi się Marek spodobał taki, jaki był, po prostu w kamerze, nie miał zębów. Jak ktoś jest inteligentny, to nie będzie pierdolił bzdur, że nie patrzy na wygląd, bo każdy z nas patrzy na wygląd, a ten, który pierdoli, że nie patrzy na wygląd, to jest kłamie, kurwa. Każdy z nas patrzy na wygląd i tak jest prawda. Te ścierwa, kurwa, zjebane po kroju pograjmerka i tej Iwicki, to one sobie mogą pierdolić, że one nie zwracają uwagi na wygląd, gówno, prawda. Zwracacie uwagę na wygląd. Macie jakieś, kurwa, kosmiczne wymagania, żeby facet był nie wiadomo jak przystojny, gdy same wyglądacie jak gówno. Bo prawda jest taka, że widownia programerki wygląda jak gówno. Ta żeńska oczywiście widownia i tak samo sama programerka. Założę się, że ona wygląda jak gówno. Mniej więcej gdzieś jak Ella Gavin właśnie. Ubrany w byle co, nagrywał. Potrafiłam dostrzec w nim przystojnego faceta. Nie potrzebowałam, żeby był zrobiony, żeby miał ułożone włosy na żelu. To wszystko sobie można zrobić, jak się ma ochotę. Jak ktoś jest inteligentny, to potrafi w każdej osobie zobaczyć urodę i wcale nie musi być odpicowana.
Jak ktoś jest inteligentny, to potrafi w każdej osobie zobaczyć to, co ta osoba tak naprawdę ma. Samo zaoferowania. Samą do zaoferowania, albo w ogóle nie ma samą nic do zaoferowania. Na przykład ja zdaję sobie idealnie sprawę z tego, że ty nie masz nic samą do zaoferowania. I każda dziewczyna, która zachowuje się jak Max z Life is Strange, czyli wypis wymaluj widownia programerki i widownia La Cardoma, i również sama programerka, te dziewczynki również nie mają sobą nic do zaoferowania. Są brzydkie zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Są głupie. Są pozbawione jakiejkolwiek logiki. I nie potrafią myśleć. Tylko po prostu takim prymitywom zawsze się wydaje, że ktoś musi być odpicowany jak choinka. Wcale nie. No tak. Ja jestem fotografem. Ktoś może być rozczochrany, nieubrany, rozmazany. A ktoś inny odpicowany, wystrojony, a ja w tym brudasie zobaczę mężczyznego, a w tym odpicowanym jakiegoś dziada. A to nie dobrze, bo fotograf powinien też widzieć coś dobrego. Nie, jeżeli ktoś ma naprawdę potencjał urody, to widać. Bez niepotrzebny jest do tego fryzjer, zdepilowane brwi, ani czyste gacie, naprawdę. Ale ona pierdoli teraz bzdury. Gdyby tak było, to bym kurwa... Chyba bym poleciał na Marsa. Gdyby tak wyglądał ten świat, jak ona teraz opisuje. Spoko. Nie ocenia się wartości człowieka po opakowaniu, wartości produktu po opakowaniu, tylko trzeba po prostu... Powiedziała ta, która przed chwilą oceniała ludzi na podstawie tego, że zrobią ładnie wyglądać. Może patrzeć i oceniać ludzi takimi, jakimi są. Dobrze, nieważne. Ta, no kurwa. Takie mądrości to sobie może zdarować. Jest takie mądrości sosałem, kurwa. Od Max Life is Strange, między innymi od zjebanych dziewczynek programerki. Sobie możecie w YouTube wstać do takiej mądrości. No mam nadzieję, że mnie nikt nie nagrywał, a jak nagrywał, no to bardzo fajnie. Dlaczego fajnie? Ja się dziwię, że się tym jełopom chcę potem tego w ogóle słuchać, co ja sobie dole na tych kłusówkach. No w sumie... Ja to sobie robię tylko po to, żeby jeszcze bardziej zagłębić się w twoją osobę. Żeby wiedzieć, z jakim gównem mam do czynienia. Ja się to nagrywają w ten sposób. Ja do tego momentu tutaj powiem, że nie współczuję. Ale to fajnie czy nie fajnie w końcu? Oni nie mają swojego życia, po prostu. Tak, ja, osoba, która chodzi do pracy, nagrywa jeszcze filmy z gier, nie tylko o tobie nagrywam. Oczywiście, ja nie mam swojego życia, jasne. Żyją życiem innych. No twoim na pewno. No tak, Elka, ty się mi się dałeś zmanipulować. Ja się nikomu nie dam zmanipulować, ty się dajesz zmanipulować swojej mamusi. Ale po co to było teraz? Po to było, że nie mam nie życia sobie, żeby mi ktoś mówił, że ja się daję manipulować, bo ja się nie daję manipulować. Ale taka jest... Kurwa, Max, zobaczcie, jaka to jest zjebana idiotka. A te pizdy jeszcze będą ją broniły. Prawda, bo zablokowałaś osoby przychylne ci. Zablokowałam takie osoby, wobec których uznałam, że im nie ufam, to je zablokowałam. Rozumiemy się? Myślcie chuj. Nie. A mi pani ufa? Ja pierdolę, ale zobaczcie w ogóle, jak tutaj wygląda społeczność u niej. Społeczność u niej wygląda w ten sposób, że ona jest taką kurwa bokinią, a jeśli wy chcecie... być w jej społeczności, to wy się musicie dosłownie w sobie kłaniać na kolanach, że Elu, Gavin, będziemy tobie służyli, zrobimy wszystko, czego pragniesz. To mniej więcej tak właśnie wygląda społeczność u niej. Zablokowałam osoby, tylko takie, które się dziwnie odzywały. I tą sfrustrowaną ulicę zablokowałam, bo nie budzi żadnych wątpliwości, że to jest hejterka z pijaniem belwedu. Nie, żadną hejterką. Ona nie jest hejterką. Jestem jedną osobą, która cię broni cały czas. No ale ty jesteś właśnie... nieznaczna. Ja pierdolę, dziewczyno, weź otwórz oczy, przestań tą pizdę bronić, niech do ciebie wreszcie docę. Zona gnojka z tego ktoś choćby raz z nią nie zgodzi, to jest po prostu poziom grywcowej. Od La Cardoma. Jednoznaczne, Elu. To, że ktoś chce ci powiedzieć psychologa, nie znaczy, że cię hejtuje. I zaraz, sumę. Dobra, sobie nie mam prawa z drugiej strony oceniać tutaj na tej podstawie La Cardoma, bo sam popełniłem taki błąd. I broniłem Cardera, La Cardona kiedyś bronił Elle Gavin z kolei, ale skoro Griffithsowa... Ja zaczynam mieć takie wrażenie, że Griffithsowa też może być jedną z fanek Elle Gavin. Nie wiem dlaczego, tak mi się wydaje. To jest po prostu popierdolona typiara i nie zdziwiłbym się, gdyby ona również wspierała Elkę. Właśnie. Przeczytaj to na chłodno, jak ochłoniesz. Chcesz jeszcze wydać? Niech sfrustrowana ulica sama idzie do psychologa, dlaczego siedzi dolana na czyimś serwerze Discorda, zamiast zająć się swoją rodziną. Ena, lubisz mnie? Ona już to mówi. Sfrustrowana ulica była u psychologa, ale...
No może ją obchodzić, chyba są zrobić switcha. Mnie też obchodzi, dlatego byłem psychologa, bardzo jest cudowny. Zajebiście mi z tym. Może pani by też mógł, kto wie? Ale ja nie zgubię. Ela, lubisz mnie? Ty młody bana nie dostałeś? A jeśli tak, to co? Tak pytam. Pewnie dostał, muta. No, powie ta, jedyna ogarnięta osoba z tej waszej grupy. A ma 14 lat, kurwa jej, nie? Przede wszystkim chciałam wyjaśnić następującą rzecz, że w Polsce... Kurwa, ten młody to jest bez kitu prawdziwa, ale nemska wersja tej. Crystal Sevrafty Kajki. Dlaczego? Ponieważ Crystal Sevrafty Kajki, mimo tego, że podatkowo wydawała się taką dziewczyną, no taką, można powiedzieć, rozpieszoną, to jednak jest nawet mądra, mimo tego, że w trakcie historii musiała się usamodzielnić, to jednak szybko się usamodzielniła. I jednak sprawia wrażenie takiej dość mądrej dziewczyny, jak na swój wiek. Jest naprawdę mądrzejsza od tych wszystkich postaci z Life Strength, pokroju Max, pokroju Alex, pokroju Steph z Life Strength, pokroju Ellie z The Last of Us 2. A ma kurwa 14 lat tylko i wyłącznie. A też z kolei mam młodego, który jest mądrzejszy od całej zgrai, która jest tak, no, z dwa razy starsza od jego właśnie. I teraz ma 14 lat, podobnie jak ta Crystal właśnie, więc no, takie skojarzenie mam teraz. Oraz w Krakowie. Wizyta u psychologa w ramach NFZ nie ma miejsca, natomiast płatna wizyta kosztuje 300 zł za godzinę. A ja zarabiam na godzinę 20 zł, robiąc zdjęcia do dokumentów. Dlatego nie pójdę do psychologa, bo mu nie zapłacę 300 zł za godzinę, bo ja zarabiam 20 zł za godzinę, rozumiemy się? Więc nie będę halować 15 godzin, żeby zapłacić psychologowi za jedną godzinę. To jest chyba oczywiste, tak? I taka sama sytuacja jest z psychiatrą. Nie mam na to pieniędzy. No a na wakacje Marka masz pieniądze? Ja na moich filmach na YouTube zarabiam następujące kwoty. 1000 osób musi wejść na mój film, żebym dostała od YouTube Google Island przelew na konto 1,50 zł. 1000 osób musi otworzyć mój film. 1000 razy musi pójść reklama na moim filmie, żebym ja dostała za mój film, który robię, mając zarejestrowaną działalność gospodarczą, kamerą, komputerem, kręcę, poświęcam czas i nagrywam, i dostaję 1,50 zł. Ale ty jesteś biedna. Na YouTube. I ja nie dam psychologowi 300 zł, jeżeli 1000 osób wchodząc na mój film daje mi złoty 50, rozumiemy się czy nie? Nie. Bo ja, jak dostanę potem z tych filmów 50 zł, to ja te 50 zł muszę zanieść do sklepu spożywczego i kupić jedzenie mojej córce. Jeżeli was to interesuje, to ja na przykład robię obiady i polega to na tym, że mojej córce na przykład dzisiaj ósma... W ogóle on już zapoznał się z twoimi jak z pięknymi obiadkami. Pozostało już tylko i wyłącznie współczuć Marysi. Żyłam koteciki. Takie kupne gotowe i różne rzeczy, a sama sobie zjadłam sałatkę. Bo dla mnie jest za drogo, żeby zrobić obiady dla dwóch osób, rozumiecie czy nie? Bo ja za 1000 osób filmów dostaję złoty 50 i nie pójdę do psychologa za 300 zł, ani nie pójdę nigdzie indziej, bo mnie nie stać. Nie stać mnie do tego stopnia, że ja robię co innego na obiad mojej córce i jem sama co innego, bo żebym zjadła to samo co ona, to jest dla mnie za drogo. No ale to skoro masz taką sytuację, to dlaczego chcesz dalej stawiać wakacje Markowi, który ewidentnie robi sobie siebie żarty, delikatnie mówiąc? Nie stawiam Markowi wakacje, może ty mu stawiasz? Z pewnością nie. Na jakiej podstawie twierdzisz, że mu stawiam wakacje? Sama wcześniej mówiłaś. Nic wcześniej nie mówiłam. Cały czas mówię, żeby płacił za siebie. A płaci? Co, myślicie, że to jest żart? Że ja piszę w internecie, żeby płacił za siebie, że się żalę, żeby płacił za siebie, że mówię, żeby płacił za siebie? Myślicie, że to jest żart, że ja mu chcę... Powiem tak szczerze. Na nami cian przy tej Eli Gavin to jest... nawet fana dziewczyna. Wszystko fundować? Fundujesz mu, czy nie? Nie funduję i nie chcę mu fundować. No to jaki jest problem? Taki jest problem, że nie oddał mi wszystkich pieniędzy za komputer, chociaż wiele razy o to prosiłam. Również publicznie, nie tylko prywatnie. No wyślij mu przedsądowe wezwanie do zapłaty. Każdy inny by zrozumiał. Ona ma tak przejebane w sądzie, że nikt tego na poważnie nie weźmie. Widocznie taki jest problem, że on się ze mną spotyka dla kasy, no. Co wam mam powiedzieć? Dla kasy? Ale ty nie masz kasy jakiejkolwiek! Zawsze coś tam po prostu zaoszczędzi parę stówek w lewo, w prawo, nie? Dla niego to jest atrakcyjne widocznie. Dobrze, słuchajcie, rozłączam się. I tak tutaj nie ma ani jednej osoby, która mnie lubi, ani jednej fajnej. To jest nieprawda. Ja pierdolę, weźcie, wy się ogarnijcie wreszcie. Przestańcie ją bronić do cholery jasnej. Jest za nada. Co mam powiedzieć po prostu? Faceci to są skurwysyny, a
Wiecie, jak się zachowuje mój były mąż? Jeszcze kurwa zjebana feministka, ja bym jej spierdolił za to, co ona teraz powiedziała. O kurwa. Nie, nie, po prostu. Ja jej wiem. Ja mu powiedziałam dwa lata. Tak, my jesteśmy skurwysynami, a z kolei wy dziewczyny jesteście z matami, kurwami, zjebanymi sukami. I to nie dlatego, bo się pierdolicie z kimkolwiek, tylko dlatego, bo macie kurwa zjebane poglądy, kierujecie się spierdolonymi kurwa emocjami, a nie logiką, gdy powinnyście się kierować logiką. I jesteście spierdolone dlatego, bo wymagacie od faceta tego, żeby był nie wiadomo jak przystojny, a same w ogóle nie dbacie o swój wygląd. Dziękuję, do widzenia. Za temu, że mam wyjebane. Ja sobie teraz mogę kurwa obrażać dziewczyny w takim razie. Jak ona mnie może nazywać skurwysynem. Na alimenty od niego. Żeby sobie zżarł te alimenty, że mam to w dupie, że nie chcę od niego tych pieniędzy, żeby wypierdalał, że nie będę go już prosić o żadną pomoc. A teraz jak się dowiedział, że robię live'y, że jestem popularna, że zarabiam sobie na tych donate'ach, że mam odsłony, to nie tylko, że on mi nie daje żadnych alimentów, nie tylko, że mi nie pomaga przy dziecku. Wiecie, że on przychodzi do mnie dwa razy w tygodniu bez uprzedzenia i prosi mnie o pieniądze, żebym mu pożyczyła? Ale chyba mu nie pożyczasz? Pożyczam mu z litości. A oddaje? Nie, nie oddaje nigdy. Ciągle coś wymyśla, a to mu się coś stało? A to coś? A to jakaś sensacja? A to jakieś wydarzenie? A to jakaś nagła sprawa? I jak dwa lata temu mu powiedziałam, żeby się wypchał alimentami, że ja od niego nic nie chcę, to teraz przyłazi i wyciąga łapę. Elu, za bardzo dajesz się im wykorzystywać. Ciekawe, jaką wersję miałby ten Andrzej Władz, że chociaż on jest na tle pierdolnięte, że w sumie nie wiem, cokolwiek będzie w stanie z siebie wydusić w tej kwestii. Naciągać. Rozstałam się z nim 10 lat temu, jak dziecko było malutkie, poszedł po prostu w pizdu, nie pomagał mi 10 lat, a teraz jak zobaczył, że jestem youtuberką, to przychodzi do mnie po prostu bezczelnie po pieniądze cały czas. Bo trzeba być po prostu strasznie bezczelnym chujem, nie? A ja się czuję po prostu taka zażenowana. Proszę bardzo, znowu mamy uzalanie się nad sobą, granie kartą matki. Ja pierdolę za chwilę się wkurwię na maksa, no nie, to jest prosty dramat. Nie, bo on przychodzi? Kurwa, ja nie wiem, po co on przychodzi. Czy może się chce zobaczyć z dzieckiem? A może chce coś pomóc? A może chce coś powiedzieć? A on przychodzi i mówi, dawaj pieniądze, bo dowiedziałem się, że zarabiasz teraz więcej. To może przecież coś kopsnąć byłemu mężowi, nie? A jak nie dasz, to cię zgłoszę. Jak niby ona więcej zarabia? Tego w ogóle nie rozumiem. Jak niby ona więcej zarabia? Gdzie niby? Do opieki społecznej, że jesteście złą mamą i ci odbiorą dziecko. Ja bym bo jesteś złą matką, kurwa mać. Za 5 lat. W sumie to mi tak ogólnie rzecz biorąc daje do zrozumienia, że jak mu nie będę te 500 miesięcznie dawać, to będzie zeznawał przeciwko mnie w sądzie, żeby mi odebrali córkę. Tak, no, on jest całkowicie odklejony, on w ogóle nie ogarnia zaczywistości. To on akurat nam w jakikolwiek sposób nie pomoże w twojej sprawie. Pamiętasz, powinnaś zgłosić. Ja nie przypominam. Wystarczy, że wam mówię. I ty mu płacisz co miesiąc 500 zł? Czasami więcej, za święty spokój, że nie będzie na mnie donosił do urzędu, że jestem złą mamą. Bo jesteś złą mamą, ale to też jest kurwa skurwielem, nie? On kuźwa, jeszcze to jest faktycznie prawda, co ona teraz mówi, chociaż kurde, to jest elegawie, ona sobie może wymyślić wszystko tak naprawdę. A poza tym wszystkim to ja wszystko cały dzień muszę zrobić, wszystko załatwić, na wszystko zarobić, wszystko zorganizować, a on tylko ewentualnie zgłosi, że ja jestem do dupy. A nie, nie. Co będzie, jak powie, że teraz chce 1000 zł, albo 1500 zł? No kurwa, będę musiała mu dać, no. Wcale nie. Powinnaś ona w ogóle to zgłosić, że on nie płaci tych alimentów. To jest wasza wspólna córka i powinniście razem na nią łożyć. Bo... Ale mnie wkurwa to za swat dba płacić alimenty. Nie kurwa, nie chcę płacić alimenty. Ja pierdolę. Niech się da razem, no, ten to też zniszczy życie. Poprosiłam o 100-200 zł chociaż. To mnie obrażał i nękał, po prostu pisał mi SMS-y, mam w telefonie. Za każdym razem, jak prosiłam o alimenty, chociaż 300 zł miesięcznie, to mi odpisywał, nie będę utrzymywał z twojej starej dupy. Panowie, rada dla was, nie wchodźcie w związek z kobietą, która chce mieć dzieci, bo to się na 90% zakończy rozwodem, a wy jeszcze będziecie musieli płacić alimenty, więc... Błagam was, miejcie swój mózg. Nie dajcie się wrobić w rodzinę. Ale Elu, on ma utrzymywać Marysię, a nie ciebie. Zgłoś to do sądu. On twierdził, że jak on raz na miesiąc mi da 200 zł, to, że ja ukradnę jej dziecko i zrobię sobie... No teraz niektóre kobiety są na tyle bezcelne, że jeszcze będą wymagały alimentów na siebie. I to jest już to totalnie skurwysyńskie. Tówki? A to, że ona cały miesiąc ma gdzie mieszkać, ma co jeść? Ja pamiętam sobie, jeśli jakiś facet utrzymuje kobietę, to dla mnie taki facet jest pizdą. To jest prawdziwa pizda. Pizdą nie jest facet, który boi się śmierci, boi się iść na wojnę, boi się walczyć. Pizdą jest facet, który płaci na kobietę, utrzymuje kobietę, gdy ona nic nie robi kompletnie ze swoim życiem. To jest prawdziwa pizda męska. Ja się jeździ samochodem, wszystko jej kupuje, załatwiam. No to czarodziejska wróżka to kupuje, nie wiadomo kto. On uważał, że jak on da 200 zł, to ja to ukradnę. Że on nie może dać na dziecko nawet 50 zł na miesiąc, bo ja to ukradnę. A dziecko żyje nie wiadomo za co.
Elu, zgłoś to do sądu, napisz wniosek. Nie, nie, to nie zgłaszać, ja mam wyjebane na te parę stówek od niego. Ja nie potrzebuję tego tłumaczenia. Dobrze, ale to w takim razie ty mu nie dawaj pieniędzy. To nie z parę stówek od niego, tylko to jest parę stówek od ciebie. A poza tym pieniądze należą się Marysi. Ale co, to mam go pobić, żeby mi dał? Nie, złożyć wniosek do sądu. Jak nie będzie płacić, to sąd nasia na niego komornika i komornik będzie ściągał te długi z niego. Poza tym jest coś takiego jak szantaż. I akurat szantaż w polskim prawie jest nielegalny. Można to zgłosić. Przekupstwo też. No to mogę powiedzieć taką rzecz, że jak będę go nękać o alimenty, teraz zacznę w lipcu, to we wrześniu nie będzie już żadnych filmów i live'ów, bo po prostu mnie już nie będzie. Nie, nie trzeba będzie płacić alimentów, bo już nie będzie komu. Ale bo on mnie po prostu załatwi. Ty sugerujesz, że on się zabije? Tak. A on ci tak kiedyś powiedział, że cię zabije, jak mu nie dasz pieniędzy, albo będziesz chciała jak wyegzekwować? Myślę, że jak będę schodzić... A teraz jestem już pewna tego, że on zmyśla. On jest popierdolony, ale kurwa... Nie na tyle. Nie wydaje mi się, że był na tyle popierdolony, żeby ją zabić. Schodów, a on będzie szedł za mną, to mnie zepchnie, złamie sobie kark. O kurwa! Wiecie co, tutaj nie, jestem pewny, że ona kłamie w tym momencie. Bo ona już takie zacpierdoliła w ogóle, nie, że ten to by coś jej tam zrobił. Wymyśliła sobie, że Karner zgwałcił. Okej, okay, Karner jest złym człowiekiem. Powiedzmy to sobie, że Karner jest złym człowiekiem, ale no nie jest aż tak zły, żeby zgwałcić jakąś kobietę. No to przynajmniej chociaż pod względem Karner jest okej, okay, że nie jest jakimś gwałcicielem. O Mateusie właściwie powiedziała to samo, no to tym bardziej, Mateusz tym bardziej by nie zgwałcił, nie ma takiej opcji. Jeśli chodzi o pięknego Apollo, to zmyśliła sobie, że on jest damskim bokserem, więc w to akurat nie wierzę. Ten Andrzej jest popierdolony, ale nie wierzę w to, żeby był na tyle pojebany, że chciałby ją zabić i zrobić to, co ona tutaj teraz właśnie mówi, więc nie, nie wierzę jej w to. Nie wierzę w to, ona po raz kolejny zmyśla. A oczywiście ta bada debil jej wierzy. Będzie musiał płacić już alimentu. Myślisz, że on się powiedział. Elu, a czy ty się go boisz? Myślicie, że takie sytuacje się nie zdarzają? Że mężowie się pozbywają żon, które muszą płacić alimenty? Nie słyszeliście o takich... No, zdarzają się też takie sytuacje, że to dziewczyny pozbywają się mężczyzn, zabijają ich albo gwałcą nawet. W sytuacjach? Na jakim świecie wy żyjecie? Myślicie, że są jakieś przesłanki ku temu, żeby tak sądzić? Myślicie, że sądzę, że kapitalcy kiedyś ludzie wylądują. Myślicie, że będziecie się opłacił? Ja chcę żyć, nie potrzebuję tego kilkaset złotych od niego. Elu, ale to ty mu płacisz, żeby na ciebie nie donosił. Nie dawaj mu pieniędzy, gdybyś te pieniądze mogła Marysi odkładać na przyszłość. Widzicie, to jest troszeczkę wszystko skomplikowane, nie wiem, jak mam to naprawdę wytłumaczyć. Lepiej prosto. Jest to troszeczkę wszystko zawiłe, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to, co robię, jest najlepszym wyjściem z mojej sytuacji. Hmm? Kurwa, małec, ja pierdolę, dopiero coś X wyzywała, teraz prosi ich o to, żeby ci uwierzyli. Nie jest to żaden jakiś przypadek, tylko przemyślana decyzja, jak zresztą wszystko, co robię. Tak, jasno. Ludzie mówią, że to, co ja robię, to jest jakiś totalny chaos, a to są wszystko przemyślane decyzje. Kurwa, ja nie wiem. Jak usłyszało się mowa, to decyzje Discorda z Malitepony są bardziej przemyślane niż twoje, a Discord właśnie w Malitepony jest taki symbolem chaosu, więc... Kurwa, noć. Przestań pierdolić. Nie, żebym podważał twój autorytet, ale wiesz, że szantażyści zazwyczaj chcą więcej i więcej i więcej. I w pewnym momencie dochodzimy do takiego etapu, gdzie nie jesteśmy w stanie już zaspokoić tego szantażystę. No ale wiesz, co się wtedy stanie? No to wtedy... A co się stanie właśnie? Wtedy uruchomię plan B. To znaczy? Sama się stanę oprawcą z ofiary. Jak będzie chciał, będzie miał już takie żądania, których nie będę w stanie zaspokoić. No sama będę musiała się stać oprawcą. Ej, ona jest pojebana, nie? Naprawdę. Ona jest krzywo pojebana. To co, zabijesz go wtedy? Co masz przez to na myśli? Kurwa, dobrze, wiesz co, już nie ciągnij ją za język, a ty, Elu, już nie dokańczaj tego, bo to jest... Nie... Gdzie ja jestem? No co, może też się zorientować, chłopie, że jesteś w gównie właśnie, w gównie jesteś i może też zrozumieć, że jesteś tutaj... No. Wie ty wielki sajsie. No i wy za parę, żeby się zorientował, że jesteś po złej stronie konfliktu. Co mam na myśli? Zadbam o to, żebym to ja szła z tyłu schodów wtedy, wiesz? Ja nie mów takich rzeczy, naprawdę. Po prostu... Ja pierdolona jest pojebana. Nie daj się mu zastraszać. Nie daj się mu zastraszać i nie daj mu żadnych pieniędzy. Ona w tym momencie daje do zrozumienia, że wyrazie tego. Po prostu jej plan B to jest zabić go. Ona w tym momencie to zasugerowała. I co jak co, ale to ciebie teraz można pozwać na policję. Za to, co tutaj groźnisz. Sugerujesz, że kogoś zamordujesz. No teraz cię można na policję podać. Pieniędzy. Jak zobaczy, że jesteś asertywna, to w końcu przestanie. Tylko nie ulegaj.
A ja mam w dupie te kilkaset złotych, wali mnie to. Niech sobie zeżre. Ale to jest pojebane, nie? Czyli kurwa woli płacić, a potem zabić człowieka, zamiast po prostu zgłosić to, że on ją szantażuje. Ale to jest popierdolone. No ale to tylko tym bardziej świadczy o tym, że ona tak sobie zmyśliła i nie wierzę w to, że tak faktycznie jest, jak ona mówi, że ona jest tam szantażowana, nie wierzę w to. Zakończmy. Niech ja, dosyta. Jestem youtuberką, liverką, robię blogi, filmy, zapierdalam, robię live'y do 5 rano. Trzeba się kurwa podzielić z rodziną, nie? A co myślicie, że nie? Zawsze przychodzi parę osób, a potem poharacz. Przecież ci różni urzędnicy też wyciągają łapę o pieniądze. Ten sąd rodzinny zwąchał, że zarabiam na tych live'ach, to mnie różnymi grzywnami poobciążali. Za to. Zarabiam, no to mogę zapłacić, nie? A normalnie żadnej matce by nie zasądzili żadnych pieniędzy, ale kurwa, skoro zarabiam, to się mogę podzielić, nie? Ja cały czas tylko muszę się opłacać. No kazali mi na przykład zabiegły sądowych psychologów zapłacić 1000 zł za ocenę, czy jestem dobrą matką, a normalnie większość rodziców w sądzie rodzinnym jest zwolniona z takich opłat, bo to jest na koszt Skarbu Państwa. Ale oni stwierdzili, że skoro zarabiam na tyle na tych live'ach, to mogę te 1000 zł dać. I ciągle mi po prostu uwalą jakieś opłaty przy okazji tych wszystkich lustracji. Po raz kolejny założę, że się zakłamie. Prawicowy rząd Prawo i Sprawiedliwość mi daje jakieś dofinansowania na dziecko, 500+, jakieś zwolnienia z podatków, wsparcie... Kurde, ten mamy takich problem, że za bardzo nie da się też odnieść tak mocno do ich argumentów, ponieważ za każdym razem, gdy to na coś mówi, to po prostu zdaje sobie sprawę z tego, co ona kłamie. A lewicowe sądy, urzędy, instytucje tylko wyciągają łapę po pieniądze cały czas ode mnie. Jak kurde tutaj odpowiedzieć na oczywiste kłamstwo? U nich to działa w ten sposób, że cały czas inwigilują, sprawdzają, ile zarabiasz. Grożą ci, że jak powiesz, że za mało zarabiasz, no to ci odbiorą dziecko, bo za mało, bo nie masz środków, żeby żyć. Jak się przyznasz, że zarabiasz więcej, no to jest dla nich zielone światło, żeby ci zasądzić różne opłaty, no bo skoro kurwa zarabiasz, to możesz zapłacić, nie? I nie wiadomo właściwie, co mówić, ukrywać te dochody, czy zawyżać. Bo jak powiesz, że nie masz, to masz problem. Jak powiesz, że masz więcej niż masz, to też masz problem. To są po prostu pojeby. Pasuje ukrywać w ogóle, ile się zarabia, nic nie mówić, żeby się nie przypierdalali. Cześć tam wykazywać o podatkach, a resztę powiedzieć, że to są dochody zwolnione od podatku, a ile to jest, to po prostu nie powiem. Bo jak powiesz, że coś masz, to natychmiast znajdą sposób, żeby ci to wydrzeć. Lepiej ja nie mów o tym tutaj. Teraz nie przesadzam, bo wydawało mi się, że jak będę mówić, że mam tam jakieś korzyści z tego wszystkiego, czym się zajmuję, to się ode mnie odwalą, bo stwierdzą, że zarabiam na córkę. To oni stwierdzili, że skoro mam jakieś dodatkowe pieniądze, to mogę przecież zapłacić sądowi rodzinnemu, sędziemu, komornikowi, kuratorowi, biegłym sądowym, opiece społecznej, każdy chce pieniądze. Ode mnie jednej mamy Marysi. Ale ona przynudza. A jak powiesz, że masz za mało, no to dziecko do domu dziecka, no bo nie ma dziecko co jeść, nie? Oni sobie po prostu siedzą z notesem i sobie liczą. Czy ci wystarczy na rosół z makaronem, żeby zapłacić za prąd? Zostanie ci 300 zł miesięcznie, no to akurat tyle, żeby ci zabrać. A jak sobie wyliczą, że nie masz na ten rosół z makaronem, no to ci zabiorą dziecko. No to jest prawie skupienie, co mam powiedzieć. I wcale nie zmyślam teraz, tylko wiem, na czym to wszystko polega. Od pierwszego dnia, jak przychodziła ta pierdolona opieka społeczna jeszcze parę lat temu, jak córka była w przedszkolu, to cały czas ich interesowały moje dochody. Cały czas, na każdym kroku, non-stop. Ja myślałam, że oni się martwią, żeby dziecko po prostu ma pieniądze, nie? A oni cały czas tylko próbowali zebrać informacje, ile można ze mnie zedrzeć w postaci różnych kar, opłat. Czy mam jakąś nadwyżkę? Cały czas było to im potrzebne tylko i wyłącznie do tego, nie żeby stwierdzić, czy dziecko żyje w ogóle. Co, sorry, ale już duże niedobrady, okej? Okay? To jest już ostatni klip, który oglądam, jeśli chodzi o Elę Gavin. Ostatni film, który nagrywam o niej, jeśli chodzi o właśnie ten film, jeśli chodzi o komentowanie tego filmu. Ponieważ dalej to ona będzie dalej pierdolia pewnie tylko i wyłącznie o tej skarbówce, o tym urzędzie. A już sobie poczekaliśmy tego jej pierdolenia, więc starcy już tego. Ale to jeszcze nie jest koniec tego filmu, ponieważ porobimy sobie jakieś inne rzeczy. No, mianowicie znalazłem taki bardzo fajny film, który muszę skomentować. Nie oglądałem go, jest, ale jest to zajebiste, co odkryłem. Mianowicie Geralt z Rivii. Tak, kurwa, Geralta sobie poszukamy. Geralt z Rivii o TikToku. Kurwa, i to jest po prostu genialne. To jest tak, co jest, no, może być genialne. Geralt z Rivii mówi, co myśli o TikToku. Nie oglądałem tego jeszcze, ale już tamten to sugeruje, że to może być jakieś zajebiste arcydzieło, więc zobaczmy to. Witam, tutaj Geralt z Rivii. Tylko kurde, ej, ja muszę... Dzisiaj pogadamy na... No, chwila. Muszę ustawić prędkość filmu na normalną. Bo Geralta to kurde trzeba szanować. Geralta czekamy zawsze na normalnej prędkości odtwarzania. Okej, lecimy. Witam. Tutaj Geralt z Rivii. Dzisiaj pogadamy na temat całej... Jak on w ogóle był w stanie tutaj zrobić głos Geralta? ...społeczności TikToka. Jak wiecie, zostałem zablokowany na pierwszym koncie za to, że wstawiłem filmik z tym, jak ja się wypowiadam na temat jednej alternatywki. Wypowiedziałem się oraz wyraziłem swoją opinię na temat ubierania się w ten sposób i ludzi oraz ich prawa.
ale spłakane juleczki, które po prostu nie tolerują prawdy. Spłakały się, oraz zgłosiły moje konto. Ja kurwa wiedziałem, że Geralt będzie gnoił te ścierwa z LGBT i te inne alternatywki. I te zjebane kurwa dziewczynki od programerki. Geralt to jest swój chłop. Konto po prostu zostało zablokowane permanentnie. Nie rozumiem tego świata. Okej, popiarę i to całe LGBT po prostu. Geralt! Ja ci się wcale nie dziwię, sam tego świata nie rozumiem, a pochodzę z tego świata właśnie. Więc to jeszcze jest trudniej, bo ty pochodzisz z innego świata. Po prostu mnie wkurwia, jak i wszystkich. To mnie też. TikTok nie pozwala wyrazić swojej zajebanej opinii. No to jest kłystwo! Nie ma z TikToka! Geralt, słuchaj, tutaj jest poważny problem z tymi alternatywkami. Ale czekaj, Geralt, czy mógłbyś może tam, kurde, no miecem srebrnym te alternatywki zjebane pozabijać? Bo to są potwory, no to są potwory, które się nazywają alternatywki właśnie. To są takie stwory niefajne i mógłbyś je pozabijać? Ja ci zapłacę. Ja nie mam za dużo pieniędzy, ale znajdziesz jakieś pieniądze, zapłacę ci ile tam chcesz. I jak ten świat po prostu schodzi na psy, owszem, dalej będę tworzył konta oraz będę wyrażał swoją zajebaną opinię, ponieważ mam do tego prawo. A... On powinien powiedzieć, bo mam do tego kurwa prawo, tak powinien zapsyklnąć. No ale Geralt to jest bezpośredni, no jak tu konie kochać? A co do algorytmu TikToka, który nie szanuje prawdy, ten... Algorytm oraz zasady TikToka jest rozjebany i jest do wyjebania. Oj tak. Wam, że się tak łatwo nie podam spłakane kurewki. Dalej będę wyrażał swoją opinię. No właśnie, kurwa, zjebane dziewczynki od programerki. Geralt to jest Geralt. Go się nie pozbędziecie. Ponieważ mam do tego kurwa prawo. Oh yeah! To jest swój chłop, to jest kurwa chłop, to jest facet prawdziwy, ja jebie. Do tego, żeby rozpierdalać srebrnym mieczem takie jebane dziwadło. O, dokładnie. Znajdę dobrych ludzi, którzy we mnie wierzą. Geralt, weź mi jeszcze Ciri, weź Ciri, jest Lamberta, Eskela, Wesemira. A chwila, Wesemir nie żyje. O kurwa, no to słabo. Dobra, to weź Ciri, Eskela i Lamberta i Seleto weź. I weźcie naprawdę te spierdolone kurwa dziewczyki i zabijcie. Srebrnym miecem właśnie, bo srebrny miec najlepiej na nie działa, no bo to są potwory. To są potwory i tutaj trzeba z nimi zrobić porządek. Wierzą. Bywajcie w zdrowiu. Zajebiste. Ale tak na serio zajebiste. Genialne. Zobaczmy komentarze jeszcze. Genialne. O kurwa, nawet toalet jest. Co? No to może jeszcze Bloom przyjdzie? Bloom? I te inne Wings, i te inne Mercedes jeszcze przyjdą. Niech sam za ciebie to jeszcze przyjdzie najlepiej. Ja pierdolę. Ten ma zajebiste materiały. Ja muszę obsalić jego nowe materiały, bo on ma zajebiste przeróbki. Tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie na nie zareagować na nagraniu. Gdy jeszcze nie oglądałem właśnie. Zobaczmy to, w takim razie, no to chcesz psy siąc. Okej, to jest ten motyw z przysięganiem na caple. Zobaczmy to. To może być fajne teraz. Tylko oczywiście tylko reklama. O ja pierdolę, wypierdalać mi się tym gównem! Gay test, ja wam dam gay test, ty kurwa, wsadzę wam je w dupę głęboko. Finde jetzt das Mu in einer von 5 Müller Milchflaschen und gewinne 50.000 Euro. Dobra, i teraz was za kwestia, nie bierzcie wszystkiego, co ja mówię na poważnie, okej? Wybierz dir einen von 100 Mini-Kühlschränken mit dem Code im Deckel. Nazywam się Gera. Chwila, to jest grafika. A nie, no się do HP chyba, tak? Tak, dobra, okej. Okay. Zobaczmy to. Nazywam się Gerard. Nie będę występować pod pseudonimem. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Przysięgam na... Wódkę? Wesemira. ...że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Wódka Wesemira ostatnio w modzie. Lecimy dalej z kolejnymi jego filmami. Co my to jeszcze mamy? Wesemir... Dobra, no Wesemir. Zobaczmy to. Przyniosłem... A, to jest ta scena, która tam była usunięta później przez twórców. Ze skrzyni Wesemira. Ze skrzyni Wesemira. Dobrze się składa, bo umieram z głodu.
Wesemir, czy mógłbyś mi coś ugotować? Kartofle. Tak, ale paszteciku... Dobry żytni. Się nie spodziewaj. Prędzej będzie... Wódeczka. Z sosem pomidorowym. Prosto z... Wódeczka z sosem pomidorowym. Cokolwiek. Byle było ciepłe. I dużo. Kurde, ale ta scena, gdy ona mówi Ger Wesemir, no, trochę taka naturalna. Tak wygląda naturalnie, co kurde. Gdybyśmy tam nie wybrali Yennefer, gdyby ta scena dalej była tam, no. Dalej była odblokowana, to czy wtedy na serio tutaj Yennefer by poprosiła Wesemira o to, żeby je ugotował? Jakiś obiad? Najwyraźniej, chyba tak. Dobra. Lecimy dalej. No dobra, to sobie reakcja, to jest obserwówki akurat, to chuj z tym. Zobaczmy to. No, no, ten portret robi wrażenie. A, Wesemir. Znowu z wódką. Przecież to Dorian Villes. Dobra, czy księżna? Dobra, chuj z księżną. A teraz mów, jakiej nagrody sobie życzysz? Muszę wyczyścić wszystkie pytajniki na Skalidę. A jak to do zyskania? Dlaczego ja tego zyskania nie mogę... Dlaczego w ogóle gracze nie mają tego zyskania odblokowanego właśnie? To kurwa, jakbym miał takie zyskanie u Gantera, to bym bez kitu ciągle tego Olgierda poświęcał. Podoba mi się to. W tym przypadku jestem kawał skurwysyna. Kawał skurwysyna. Jedyne przekleństwo Gantera. Okej, okay, to może być jakaś pserówka. Pserówka chyba. Tylko to trochę sugeruje. Albo po prostu taka ciekawostka. O której już i tak to wiedzą, ale... Dobra, może nie będę tego obsają akurat. Słowia... O, zobaczę sobie radów widać. Bzdura. Dlaczego gram w szachy? Co to ma wspólnego z życiem? Bzdura. Jestem królem. Co to ma wspólnego z życiem? Jestem królem. Co to ma wspólnego z życiem? Zbijam gówno. Słyszę rozrywki. Zbijam gówno. Co? Zbijam przyjaciół. Słyszę krzyk. A zbijam przyjaciół to akurat jest prawda. No co, to akurat nie jest daleki od prawdy. Bębi drzewi. Ja chcę złamać gówno, wycisnąć. Ja chcę złamać gówno. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, królu. Wiesz, jesteś królem. Królem? Tak, Karol jest królem. W sprawie nowych dziwek. Są dookoła niego. Może zamknąć króla w matni. A wtedy... Co to ma wspólnego z życiem? Gówno pompuje życie. O co mi chodzi? Nie wiem. Co to ma wspólnego z życiem? Teraz już wiesz? Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś gówno dziwek? Kurwa. Radowid sobie znalazł swoje nowe ulubione słowo. O, dobra, lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Sangreal! Służę. Jak mogę pomóc? Jak wielu ludzi w winnicy ma dostęp do Sangreal? Można by rzec, że tylko Sangreal. Przecież sam tego wina nie robisz. Pracuje tu co najmniej kilkunastu ludzi. Widać, nie masz pojęcia o Sangreal. Pomocnicy pracują ze mną tylko do czasu fermentacji. Macerację ustawiam osobiście. I nikogo nie dopuszczam do Sangreal. Sangreal. Jak o to powiedział, Sangreal. Jedną sztukę. Dopiero wtedy staje się Sangreal. A tak się składa, że klucz do piwa. Ten akcent. Sangreal. I mam tylko Sangreal. Dobra, mi stają tylko nie z tytułem. Sangreal. Cytro Sangreal robił, oczywiście. Ja pierdolę Sangreal, sam siebie ogarnia tam. Dobra. Co my to jest, co mamy? Co to jest? Jakoś zmęczona jestem. Aha! Aha! To jest chyba akurat dobre dla aktywistów LGBT. Ja się już boję tego, jaki ja będę miał wiksy z płotką.
Ja pierdolę. Jak ten, co posuwał psa w GTA 5? Znowu reklama, XXXLutz, mein Möbelhaus, mein Online-Shop. Gaunter Odin jest w Wizimie. Co kurwa? Gaunter Odin. Tak, Gaunter odskają. To kurwa nie do mnie. Nic kurwa nie wiem. Piją kartofle za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Yennefer. Geralt. Po pierwsze, dla mnie wódeczka. Po drugie, prosto z piwniczki. Co ty ochujałeś? Ile razy mam powtarzać? Dla mnie wódeczka. Ja pierdolę, co zajebiste jest to za moda tutaj zmieszać dialogi Wesemira z Talarem, bo no bo Talar też ma głos Wesemira właśnie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? To jest jeden taki raz, kiedy faktycznie... Prosto z piwniczki. Jebane gady. Wywiedź mnie. Kobieta atakuje inną babę. A koniec końców i tak potem... Ona nic nie walczy, jest to potem... Kermorem. Ej, nie to chciałem. Go. I tak potem jest... Tam no... Geralt jej próbuje jakoś pomóc, mimo tego, że ona dostała tą burdę. Witoldzie von Everetz. Czy to będzie Jaś? Albo Mysia? A może Grześ? A może pomogą komuś w mieście? Co? Nie ogarniam. Przestań! Błagam cię! Przestań! Czy to będzie Szymek? Albo Zosia? Albo Ala? Myślicie, że to będzie Arek? A może nawet Lora? To Grześ! Nie dręcz go. Na pewno zadręczę go na śmierć. Jest w tej okolicy niełatwo być listonoszem. Grześ woli dostarczać pocztę osobiście, zamiast wkładać ją do skrzynek. Z czego to są dialogi? Obstawiam to z jakiejś bajki chyba. Chyba tak. A co, Gaunter Odin też podkada głosy w bajkach? To mnie akurat nie dziwi, bo w mojej tepony Gaunter Odin też podkada głos pod tego Grogara. I w klubie Mixa podkada głos pod inną postać. To Gaunter Odin też jest znany z bajek. Nie tylko z Wiedźmina. Co my to jeszcze mamy? O kurwa, to jest mocno, nie? Sprawdzę to? Co to sprawdzić? Teraz pytanie, co to sprawdzić? O, tego jeszcze nie sprawdziłem! Co to jest? Mówiłem Yennefer z kanału. Yennefer z kanału! No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu. Jeśli znajdziesz gołą babę. Gołą babę, ta. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w Wesemira. Wiedziałeś, że tak będzie? O kurwa, Wesemir w ciele Yennefer, najgorzej. Oczywiście, że wiedział. Zapraszam młodzieży, skradnę twój sekrecik. Przyszedłeś mnie czekać? Nie. Zarobię górę forsy, pójdę na chwilę na studia, a potem zostanę władcą świata! Co to jest głos? Chciałem Siemka! To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że Yennefer z kanałów była przeklęta? Yennefer z kanałów! Kurwa, jaki hejt w stronę fanów Yennefer, fani Triss się ucieszą! Nie tylko wiedział. A czekaj, tak na marginesie. Barani ubie! Posłuży się nim, aby rządzić światem! Co mnie pogięło? Co mnie pogięło? Zdecydowanie! Zdecydowanie cię Gaunter pogięło. Wirt kochał się kiedyś w Witoldzie von Everetz. Miała imię... Jak swoim bracie! ...krwał skurwysyna. Wybrali jednak na zięcia ofirskiego skurwysyna. Wówczas Olgierd znienawidził skurwysyna. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to kawał skurwysyna. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. Powinien być nędzny żywot w skórze kawała skurwysyna. A, w końcu jestem kupcem. Przypomnij mi, Odin. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Geralt. Kawał skurwysyna. Pięknie, kurwa. Pięknie. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę.
Jestem upowinien jakoś na to odpowiedzieć. Ja pierdolę, zajebiste. Zajebista przeróbka. Dobra, to jest scena i kończymy. Co my tu jeszcze mógł widziałeś? Jest jaki jest... Tylko jest dłuższa ma za co? Jest jakaś dłuższa... Zobaczmy to. Hör auf, nur zu spielen. Im Jahr 2022. Co tu się dzieje? O, Geralt, jesteś tu. Co masz na twarzy? Kutas Vesemira. Kutas Vesemira. Jesteś śmiertelny? Tak, można mnie zabić. Olgier znów coś kombinuje. Wykonał 53 telefony w ciągu godziny. Nie wiemy do kogo ani po co. Nie chcę oglądać twojej gęby. Czego chcesz? Jak to czego? Twojej... Jaja? Nie znasz mnie jeszcze? Jestem... Kawał skurwysyna. Zapomniałeś o czymś. Co jest ten głos? I spotkamy... się na księżycu. Świnia cię wyślizgała. Co? Nie. Czekaj, tylko sobie zapalę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Dobrze. Na szczęście mam zaklęcia w małym palcu. Kurwy, synu. Ja pierdolę. A niby taki Gauter, niby Gauter jest takim przeciwnikiem tego, czarowania. Nie, to było piękne, to jest naprawdę. Ale kurde, okej, okay, Gauter faktycznie ma głos tego Hetzelta, to jest prawda, ale... Ktoś powiedział, że Olgierd ma głos Detmolda, nie wiedzę w co za chuja, w ogóle Olgierd nie brzmi jak Detmold. Ale okej, okay, mi za z tym, kończymy już ten odcinek, na film to będzie na tyle, na razie.